Na pewno zdarza się Państwu refleksja na temat użyteczności nauk humanistycznych. Jeśli nie budzą wątpliwości rezultaty fizyki, matematyki, biologii, chemii, to z naukami humanistycznymi mamy pewien problem, bo wydaje się, że nie mają one przedłużenia czy przełożenia na nasze codzienne życie. Często myślimy o humanistyce jako zajęciu dla piękno duchów, dla tych, którzy nie są zainteresowani tym, co się za oknem dzieje, tylko poświęcają się kontemplacji, poezji, zachwycają się powieściami, czy malarzami, czy muzyką. Myślę, że nie jest do końca tak, że humanistyka jest od rzeczywistości oddzielona czy odseparowana. Wręcz przeciwnie, w moim przekonaniu, to właśnie w naukach humanistycznych najpełniej objawia się to, czym ludzie, a zwłaszcza wielkie zbiorowości żyją. Wystarczy wspomnieć, że na przykład wielkie ideologie, które wyznaczały ruchy społeczne, jak faszyzm, jak komunizm, organizowały przez dziesięciolecia wyobraźnię społeczną i często przekładały się na bardzo konkretne, nie zawsze, a przeważnie często wrogie zachowania wobec tych, którzy nie podzielają naszych poglądów. Wydaje mi się, że w wypadku postsekularyzmu, który zaproponowałem Państwu jako ten moment refleksji nad chwilą, w której się znaleźliśmy, mamy do czynienia z pewną próbą zasypania przepaści, rowów, czy wybudowanych murów i nawiązania jakiegoś wzajemnego porozumienia między ludźmi, nawet tymi, którzy mają poglądy ze sobą sprzeczne. Mam nadzieję, że po naszych dwóch spotkaniach na temat ogólny, czym jest postsekularyzm, pamiętacie Państwo, że chodziło mi głównie o pokazanie, że postsekularyzm jest nie tyle jeszcze jedną piękną ideą, czy jeszcze jednym zwrotem, z jakimi w humanistyce w ostatnich dziesięcioleciach mieliśmy do czynienia, ale jest taką naprawdę konstruktywną, pozytywną propozycją właśnie humanistyczną, która pokazuje na przykładach konkretnych, że ludzie mogą naprawdę się porozumieć, jeśli tylko zdadzą sobie sprawę, że różnice to nie jest nic złego, że różnice w postrzeganiu rzeczywistości wcale nie muszą prowadzić do napięć, wrogości, polaryzacji, a w ekstremalnych przypadkach do wojen. Pokazałem już w drugim odcinku naszych spotkań poświęconych właśnie postsekularyzmowi, że w Polsce, o co zapewne nieliczni moi słuchacze i widzowie nas samych czy siebie samych podejrzewają o takie skłonności postsekularne, tych przykładów znalazło się dość sporo. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o postsekularyzmie w Europie. Może na jednym przykładzie, bo zawsze ten jeden przykład się mocniej może wryje w pamięć i się go zapamięta. Chodzi mi o spotkanie, do jakiego doszło w 2004 roku w Monachium, w ramach takiej debaty akademickiej zorganizowanej przez Akademię Katolicką pomiędzy filozofem znanym
z kontynuacji szkoły frankfurckiej, a więc takiego krytycznego myślenia o rzeczywistości, Jürgenem Habermasem, który zajmował się całe swoje życie, dzisiaj ma już ponad 90 lat, zajmował się przede wszystkim tym, jak ludzie ze sobą rozmawiają, więc komunikacją wzajemną. Próbował określić warunki, na jakich do tej komunikacji dochodzi albo nie dochodzi. A drugim rozmówcą zaproszonym na tę debatę był Józef Ratzinger, wtedy jeszcze prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Nikt wtedy nie przypuszczał, że już w następnym roku zostanie wybrany na papieża i przyjmie imię Benedykt XVI. W każdym razie to są późniejsze już kariery Habermasa, który jest w tej chwili emerytowanym profesorem i od czasu do czasu zabiera głos. Jednak można powiedzieć, że już bardzo aktywnie udziału w debacie publicznej nie bierze. I tak samo Józef Ratzinger, który abdykował w 13 roku po 8 latach spełniania ten urząd papieża. Potem jeszcze 9 lat żył jako papież emeryt. W każdym razie pamiętamy te późniejsze losy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę właśnie w kontekście naszych rozważań nad postsekularyzmem, że wtedy, w 2004 roku, Habermas i Ratzinger wyraźnie doszli do wniosku, że pojęcie postsekularyzmu może ułatwić czy pomóc w każdym razie uzyskać porozumienie między ludźmi, którzy są zdeklarowanymi ateistami, sekularystami, ci, dla których religia nie jest ważna, jak też dla ludzi religijnych, którzy postrzegają ateizm, niewiarę czy brak religii jako pewien mankament, by nie powiedzieć, jako zagrożenie dla religii. Jak to się stało, że tych dwóch ludzi, którzy wcześniej szli jakby równoległymi torami, rozwijali swoje myślenie bez wiedzy o sobie prawdopodobnie, nagle doszli do wniosku, że jednak warto ze sobą rozmawiać i warto rozmawiać właśnie używając pojęcia postsekularyzm. Otóż takim punktem wywoławczym, czy takim zapalnym wręcz można powiedzieć punktem, to był atak terrorystyczny na Światowe Centrum Handlowe i na Pentagon 11 września 2001 roku. To był wielki wstrząs, ja to dobrze pamiętam również, że nagle symbole cywilizacji zachodniej, a takim niewątpliwie był pan zdobyty właściwie, nie do zdobycia Pentagon z jednej strony, potem te wieże dumnie królujące nad Nowym Jorkiem, właśnie one zostały zaatakowane przez terrorystów motywowanych religijnie. Czyli innymi słowy, nie wchodząc teraz w detale, co i dlaczego doszło do tego ataku, Habermas jako człowiek właśnie sekularny, ateista, filozof, mówi, że my, filozofowie, sekularyści, za mało uwzględnialiśmy religię jako ważny element naszego życia wspólnotowego i społecznego. Musimy uwzględniać religię i wsłuchiwać się w racje, jakie kierują ludźmi religijnymi. I co ciekawe, czyli mamy do czynienia ze strony sekularysty z pozytywnym spojrzeniem na religię. Natomiast bardzo ciekawą jest również perspektywa Józefa Ratzingera, który mówi: tak, ja się zgadzam z Habermasem, uważam, że my, ludzie religijni, powinniśmy
używać pojęcia postsekularyzmu, dlatego żeby religia nie wyradzała się właśnie w takie akty terroryzmu, nie była kojarzona właśnie z przemocą, ale żeby ludzie, którzy nie są religijni, odkryli w religii partnera. Zainteresowanych oczywiście odsyłam do tekstów obu uczestników tej debaty. One są dostępne również w języku polskim, niestety nie w jednym tomie jak po angielsku czy po niemiecku, ale w każdym razie Ratzinger Habermas to jest ta zbitka, czy te dwa nazwiska, które można powiedzieć są emblematem, wzorem, paradygmatem filozofii europejskiej, która zainteresowała się postsekularyzmem jako możliwością przezwyciężenia napięć między ludźmi.